witam serdecznie. Miałem nie nagrywać tego filmu, bo już tutaj zostało trochę rzeczy zrobione. Słuchajcie, jest tak. Wymieniony wyświetlę jedna wskazówka, bo wskazówka po prostu tutaj o cały mechanizm się odkleił, się poluzował. Nie, się nie bawiłem w naprawę tego mechanizmu. Nie wiem, czy to. O, teraz zaczęła się. O, już nie rusza. Także został wymieniony. Została wymieniona żarówka ze 100 mA na 30 mA, żeby równo świeciły. Ktoś tutaj wstawił nową żarówkę, było za mocno. Pięknie odtwarza. Pięknie gra. Przyszło rekord zapisać. Słuchajcie. Nie do wiary, że może zostać tak sprzęt odrestaurowany, jak on został. Zobaczcie. Teraz przełączymy kamerkę. Co tu jest nie tak? O, tutaj patrzę, kabelki luźne, ale to my zaraz sobie to pozapinamy. Co tu jest nie tak? Zobaczcie, rekord włączyłem, którego teraz nie mogę odłączyć. Zobaczcie, co tu jest nie tak? Nie teges. No to wam pokażę zaraz. Patrzcie. Przyklejony zapis. Nie ma dźwigni w ogóle tego cięgła do przełącznika zapisu. Tutaj do tej łapki. Poblokowane, słuchajcie, na odczyt piny. Nie wszystkie, tylko te, które nie działały. Ciekawe, jak jest z tym drugim przełącznikiem, a idzie do wymiany cały zestaw, cały komplet. Roboty, powiem, że tak brzydko no, nie skończę, pik, no. Na szczęście, słuchajcie, jest dawca. O, drugi taki sam, zezłomowany przeze mnie. Tu jest komplet, jak widać. Tak to powinno wyglądać. Czyściutki, ładny przełącznik. Jak go się wyciągnie, się wylutuje i się jeszcze go się przemyje. Jest cięgło. Jest sprężynka na tym cięgle tutaj, na końcu. Widzę za kablami. O, mamy komplecik. Słuchajcie, jest dawca. Będę to podstawiał, wymieniał. To nie zawsze wychodzi. To jest dzień pracy, żeby to zrobić poprawnie. I to nie jest wcale takie łatwe. Także lecimy. Ja tu szybko ogarnę. Spróbuję wyciągnąć go w całości z tej płyty. Jeśli go wybiorę z tej płyty, to wtedy będę mógł cokolwiek powiedzieć na temat tego, czy się da to zrobić, nie? Tego deka. Dobra. Działam. Nie ma co tu przedłużać. Thank you.
Mamy komplet naprawczy, słuchajcie. Zaraz będziemy to myć i będziemy robić to samo z drugim. O, musimy wybrać teraz tamten, tylko najpierw tego doprowadzimy do stanu używalności. Penetrujący PR, smar do PR-ku. Zaraz będziemy to myć z tego smaru. Najpierw odsuńczymy wszystko. Być git. Pozostujemy tylko teraz te wszystkie pinki, bo nie wiem, ktoś ostatnie dwa pokrzywił, jak wkładał do płyty, żeby po prostu nie wypadł. Ok. To wszędzie wszystko, każdy jeden styk dojdzie. Tamten był smar penetrujący z rozcieńczalnikiem do PR-ków, a tu jest zwykła benzyna. Nie na wszystkie, o, wsiąka przechodzi aż na dół. To koniec, ale się kończą te chemie. Płynę. Ale jestem ciekaw, jak te styki w środku, no, białe, nie są czarne. Słuchajcie, tu widać, jak wypchnę, to widać blaszki, także to będzie dobre. Bo potrafili Polacy zrobić tak, że do zapisów tych w te isostaty wkładali srebrne, posrebrzane blaszki. Niby to miało pomóc, ale ze zbiegiem czasu one czerniały. A jeśli tutaj jest w miarę jeszcze widać, że te blaszki są ok, bo tutaj jak się wypchnie, to tu widać te blaszki. To ciekawe jeszcze jak w tym. W tym nie zobaczę, chyba żebym go rozblokował i wyciągnął, ale potem ciężko jest to poskładać. Zobaczymy, się okaże, jak wstawimy. Tylko tutaj trzeba teraz zapiąć łącznik od razu. O, łącznik siedzi. Taka żmijka. Dobra, wyciągamy teraz z tego deka, co mamy naprawić. Tu mamy zestawik. Niech sobie to leży z boku. A my wyciągniemy dawca. Jest, także działamy.
więc tak, dwa rok wybieranie, że tak powiem, tego już syna Odessana. Zobaczcie, i z tym kurde są problemy. O, poszedł, chyba poszedł. To są krzywe nogi. Nie można za mocno, żeby nie połamać. A nie można ciągnąć od tamtej strony, bo w sumie tego można, bo ten i tak jest zepsuty. Żeby nie połamać za bardzo. A czemu są problemy? Bo tutaj ktoś go przykleił do płytki. O, uwaga, jedną część wybrałem. Zobaczcie, tak wyglądał ten uszkodzony isostat. Nie wiem, czy to łapnie ostrość, czy nie łapnie. Wyciągnąłem. Gluta się odkleił od płytki. Jeszcze teraz musimy wyciągnąć pozostałą część. O, ekran z zapisu z przedmocniacza. To już luźne jest, to już powinno wyjść. Ten może i dobra część, ale jak wymieniamy, to wymieniamy wszystko. A więc tak, kawa musi być i zaraz będziemy montować przyłącznik. Miejsce na kawę jest. Przełącznika naszego dawcę wstawiamy. Co tak piszczy, to piszczy generator, słuchajcie, bo puściłem teraz tak na zapis i pierwsze co tu widzę, to delikatnie jeszcze jest do przemycia ten potencjometr. Balans lewy, prawy ustawiamy na zero. Też nie równobierze. Ustawiamy na zero. Przede wszystkim teraz ustawiamy sobie wyświetlacze równiutko 1 V VPP. Tu dostawiamy się do zera. No
mamy nierówno tutaj coś. Najpierw skalibrujemy sobie same mierniki. To ma być piątka, to ma być 1 volt, a tutaj mamy... No dobra, ustawmy sobie te dwa najpierw same mierniczki, czyli tutaj PR-kiem. RN5, prawy kanał, równo na 0, 0 dBi, 0 dBi. OK. 1 i 2 volta przekroczyło, czyli jest OK. Dobra, teraz tu mamy na zero, wszystko mamy balansy na zero, nic nie mamy. Mierniczki są skalibrowane, możemy zobaczyć jak to nagrywa. Puszczamy pauzę. Sobie podkręcimy częstotliwością od niższej. Patrzcie, równo stoi na zerach. Musicie uwierzyć. Do 2,7 kHz. Zaczęło spadać przy 6. Przy 12 rośnie i już spada, przy 15 spada. No i dobra, teraz tak. Stop. Przewinimy, zobaczmy co tu nagrało i na czym mamy problem. Czy na zapisie, czy na odtwarzaniu. Prawie jest mocniej, ale to jest zaraz moment. A słyszę równo. Czyli jednym słowem z prawym mamy. Prawy mamy. Mierniki są skalibrowane, prawy mamy przy zapisie większy poziom. Dobra, trzeba by było do głowicy podpiąć oscyloskop i zobaczyć co się dzieje na oscyloskopie, także ja za chwilkę wracam, bo trzeba będzie troszeczkę rozkręcić, że tak powiem, klapeczki. Może tak dojdę? Dojdę? Może dojdę. Inaczej. Wyjście z głowicy to jest tutaj, ten pin. I wszystko na temat. Zaraz podetniemy z cyfrowku, będziemy widzieć jakim, co mamy z poziomem zapisu. Minus. Poziom odczytu, zaraz tutaj zrobimy, zobaczymy które to są. Prawy. Lewy, dobra, już wiem. OK. Prawy tył. Teraz będziemy wiedzieć. Dobra, to tak sobie dotkniemy. Włączamy pauza, zapis. Ustawiamy się na zero. Na zero. I teraz mierzymy pomiar prawego. Tu mamy 0. Zaraz zobaczmy, czy na zapisie jest 146 mV. 120. O, to jest mniejszy, czyli prawy ma większy. Czyli robimy prawy.
prawy RN2, RN3, RN2. Musimy troszeczkę zmniejszyć prawy zapis. Jeszcze raz w lewy. Tu mamy równo, na pewno idzie równo, bo mam tutaj mostek. Dwa kanały idą równo. Co mamy na wyjściu? Jakie napięcia? Wyjście prawy. Moment. Sprawdzimy jeszcze sobie poziom na wyjściu, czy mamy naprawdę równo. Auto. Frekwencji, wolty, napięcie podkładu ustawione, to teraz wolty, 1,3 volta prawy, lewy, 1,1 prawy, 1,3, za bogato zmniejszyłem ten prawy, nie tym podskoczyłem, nie tym. To nie, to nie było podkładu, dobra, prawy, lewy, prawy, lewy, lewy, prawy, lewy. Jeden, trzy. Kurczę, który to był lewy, ten. Prawy. 1,2 volta. Teraz ten balans, coś mi tutaj nic nie widzi z tym balansem, słuchajcie. Ustawmy tak, 1,2 na lewym. 1,2 na prawym. Czyli w tej pozycji ma być balans i wyskalowane. Jeszcze raz. Prawy. Najpierw tor odbiorczy chcę teraz sprawdzić, nie? Czyli po prostu, żeby później było odniesienie, że to będzie równo. 1,2. 1,2. Okej. Co mamy teraz na ulicy? O, prąd podkładu jest tęgi, a prąd audio 156. Modulacja miliwolt 156. No teraz mamy idealnie, równiutko idzie na głowicy, czyli zapis będzie równiutki. Odczyt jest równo, tylko tutaj balans nie jest równo. A co mierniki pokazują? Jedynka, tu nie cała jedynka, czyli tu musimy sobie troszeczkę skorygować V-meter, żeby było równiutko. Nie cała jedynka i tu nie cała jedynka. Dobra. Audio mamy równo. Teraz sprawdźmy, co się dzieje na prądzie podkładu. Wyłączmy na razie generator, bo nie jest Wam potrzebny do prądu podkładu. Prąd podkładu auto. Volty. 41,56 volta. Prawy kanał. Lewy kanał. 37, o, jest za mało. Widzicie, jaka jest różnica? A nie widzicie. Kurde. Szkoda, że tego nie widać. Dobra, coś tu widać. Może. Ciasno się robi. Dobra, prąd podkładu mierzymy. Kanał prawy. K
kanał prawy 41,56 V, tylko jeszcze zobaczymy częstotliwość przy okazji, 67 kHz, 41,56 kanał lewy. Czekajcie, bo nie mogę trafić. 37, czyli jednym słowem tak, kanał lewy jest ok, kanał prawy jest za bogato. Kanał prawy. Czekajcie, kanał lewy czy kanał prawy? Kanał prawy jest za bogato, musimy troszeczkę zmniejszyć. Teraz tu. O, wow, 37,19, a ten 41 jest za dużo. Kurde, nie wiem, czy to nie ma tylko podno, tutaj ma to za dużo. Czyżby? Dobra, ja się biorę za wymianę tego PR-ka, bo tutaj pewnie będzie do wymiany jeszcze ten PR-ek, ten. I zaraz będziemy efekt końcowy za chwilkę. Dobra, słuchajcie, się uporałem już z tym zapisem, już tutaj mam generator jeszcze włączony i zobaczcie, zapisujemy równiutko na zerze, równiutko na zerze. Troszeczkę tutaj jest delikatnie. Jeszcze tylko korekcja tym. Okej. No i dobra, i teraz zobaczmy, jak to się nagrało. Jest ekstra. Nagrało trochę ciszej niż przy zapisie, czyli zapis po prostu trzeba podnieść głośniej, ale jest dobrze. Nagrywa, odtwarza, ale kolejny ból. Nie wiem, co się stało z tym. Wciśnięty został. Przycisk od resetu licznika. Dobra, jeszcze raz ściągamy panel przedni. I właśnie to są magnetofony, słuchajcie. Zostawmy to bez komentarza. Ostatni raz. Panel przedni i gdzieś skrętak ten biały, taki ładny miały mnie pierdziele, tak, wszystko się kończy. Krętak się kończy, frezareczka ta moja mała się rozsypała, o ta tutaj, o głowica, o ta mała. Wkrętaki, kurde, idą jak woda, nie wiem, czy one są takie miękkie, czy... Kurczę. Już jakimś wynalazkiem... Będę rozkręcał. Jakiś taki z PRL. No.
groty w rozlutownicy tak samo. Normalnie żyć, nie umierać. Trzeba znowu zacząć i inwestycje jakoś przeprowadzić. A może ktoś jest chętny wspomóc? No to tak. Potrzebuję grotów do rozlutownicy o takiej, o. Bo nie mam. Jak widać, rurka szklana też była pęknięta, też nie ma. Trzeba by było taki zestawik naprawczy do niej. Co by jeszcze było potrzeba? No, jakiś tam komplet takich prostych wkrętaków, takich w miarę nie za wielkich, nie za dużych. No i do następnego projektu, co mu obiecałem, że będziemy, no, już można w sumie zachęcić, to pokrywa, co będziemy się na satelitę, odbierać satelity i nadawać na satelitę, no to potrzebuję czaszy metrowej. Jeśli ktoś ma na zbiciu czaszę metrową, najlepiej z centralnym konwerterem na środku. Nie taką offsetową, tylko zwykłą taką okrągłą. Nie jajo, tylko okrągłą, ale w sumie 80 jajo też by, ale lepiej ta okrągła, no. By zdała egzamin do nadajnika. Bo do odbiornika to wystarczy zwykła 80. Patrz, działa to? Działa. Nie, no, tutaj działa, to czemu to wylazło? Co wam powiem, wszystko pięknie, ładnie, tylko ten pasek niego w ogóle się nie obraca w tej chwili. On spadł z kółka, albo jest za luźny. Ojejku, jeszcze mechaniczne sprawy. No dobra, działamy. O, gdzie jest tamten śrubokręcik? Nie rozkręcę. Tutaj mam jakiegoś kawałek już wyostrzonego takiego. Nie wiem, czy nie wyciągnę całego mechanizmu, czy wystarczy tylko kątkę, zaraz zobaczymy. Miała być drobna naprawa wyświetlacza. O, zaraz się dzień skończy. Bym doszedł do tego paska. Długi odcinek, pogadanka. No, pewnie, że tak. Ten pasek jest taki luźny, że trzeba go wymienić. Zobaczmy, czy licznik pracuje. Licznik pracuje. Tu też będzie naciągać. Dobra. Żarówka działa. Działa. Bo już tu jedna była innej wartości. Dobra, szukam paska, zaraz wracam. Okej. Paseczek jest, zaraz zobaczymy, czy on jest krótszy, czy nie krótszy. Założony. Jeszcze tutaj założony.
idzie. I nawet się zeruje. Jakiś taki luźny ten mechanizm. A tutaj jakby jednej śrubki brak. Kurczę, jednej śrubki brak, słuchajcie. Skręcika takiego małego. Dlatego oni się wcisną do środka. No dobra, szukamy jeszcze śrubki i paseczki. A ten jeszcze jest w miarę solidny. Paseczek od licznika. No ale zabawy, nie? Ja wiem, że tyle jest zabawy. Dobra, działam. Śrubeczkę, wkręcik. Kręcik. O, jest. Mamy pchełkę. Taką idealną z Unitry oryginał. Włączmy go, bo jeszcze gdzieś spadnie. Kluczyk. Kurde, podejdę tu. Muszę. Ja mam cierpliwość, ale jak mnie co wkurwa. Dobrze. Poza tym tu nie ma miejsca, żeby włożyć pokręt. Tej śrubki tu nie było, ktoś nie mógł jej tutaj włożyć, bo jest przekoszony ta blacha cała, która trzyma ten licznik.
wyglądać, jakby ktoś to na oko robił. No jajca, nie. Muszę to włożyć. Panie, bo to jest skoszone. O. Jeszcze trochę. Trzeba czymś solidnym popchnąć delikatnie. Musi pasować w to same miejsce, bo śruby tak regulacyjne nie były ruszane, tylko wykręcona osłona. Chociaż, ale wiecie, to jest minitra, to może to być różnie. No teraz zobaczymy. Okej. Dobra. No i teraz co? Sprawdźmy to może najpierw, tak, czy to wszystko działa. Działa. Jeszcze regulacyjnych nie ruszała, ma jest pół centymetra skoszenie. No delikatnie, ale to tylko licznik. Przekosiłem. Odprostowałem, znaczy. Nie przekosiłem. No to są jakieś anomalie, słuchajcie, bo tutaj to tak nie powinno być. Kurde.
No i się zrobi bardzo długi odcinek. A to jest tylko część prac wykonanych, że tak powiem. Deku, bo już miałem tego nie nagrywać, tylko miałem ten licznik wymienić i po prostu, ale jak zobaczyłem, co tutaj się dzieje normalnie z tym przełącznikiem zapisu, to zrobimy odcinek dla tych, którzy lubieją naprawy u Mitry. Lubieją. Zobaczmy, co tutaj jest grane, czy ta kieszeń poszła do góry, czy nie poszła, czy do przodu, czy do tyłu, trzeba ją... Teraz tak, jak ta klapka ma siedzieć? Ma siedzieć tak. Zobaczcie, jak poskręcałem, tutaj pasuje. Czyli jednym słowem nie siedział na miejscu. Co ty mi teraz dolega? Licznik pracuje, wyświetlacze pracują. Nic, tylko skręcić, złożyć pokrywę. I jeszcze raz, by potem przetestować. Dobra, jak tu było? Tu było tak, tu było tak. Czyli środek jest tak. Okej. Okay. Tu było tak, tu było tak, czyli środek jest tak. Okej. Okay. Lewo. Do końca. Jodzio. Rekord. Dobrze, jest lewy, prawy. Kanał lewy, kanał prawy. Gdzie tu szum jest na tym generatorze? Kanał lewy. Kanał prawy. Sinus. Lewy, prawy. Przewinimy. Play. Lewy. Prawy. Lewy. Prawy. Dobra. Działa. Panowie, działa. Odcinamy, wyłączamy pokrywa. Zapis działa. Odczyt działa, tak, pasek wymieniony. Żaróweczka 100 mV wymieniona. Wyświetlacz wymieniony. Przełącznik wymieniony. Co jeszcze zostało wymienione? Śrubka jedna została wkręcona, żeby się trzymał. Się trzymał licznik. Bo przy wciśnięciu był wciśnięty. Takaż wygięty był wciśnięty. Pozdrawiam, słuchajcie. Magnetofon, dek,
M9108 w pełnej okazałości. Stan zewnętrzny fajny, a w środku było troszeczkę robót. Dobra, do usłyszenia w następnym odcinku, słuchajcie. No i faktycznie, jeśli ktoś z was posiada czaszę metrową albo 1,20 m, do jako, wiecie, no antenę do o, może być większa, nie pogardzę. To z miłą chęcią bym przyjął kawał blachy z uchwytem. Dzięki za obejrzenie mojego marudzenia kolejny raz. Podziękowania dla wszystkich wpłacających na PayPal do tej zbiórki projekt, która już niedługo się kończy. Jeśli chcecie wesprzeć, to jak najbardziej. Będzie możliwość na kolejne projekty, jakieś tam wykonanie projektów kolejnych. A ja się postaram zrobić już niedługo jakąś tam licytację, żeby mieć po prostu na kolejne projekty. Wszystkie schematy są dostępne u mnie na maila. Jak ktoś napisze do mnie na maila, mail tutaj na dole leci w paseczku, to będzie mógł otrzymać. Oczywiście nie zawsze czytam tego maila, tam raz na dwa dni go czytam, a jest naprawdę mnóstwo. To będzie mógł otrzymać schemat gotowca, nie? Znaczy gotowca, no tego co robię aktualnie. O, transceiver, piękny transceiver wyszedł. Prawdopodobnie 80 W ma w tej chwili tylko, a nie 160, tak jak myślałem, ale działa. Już nawet były rozmowy przeprowadzone. Pierwsze. Konwerter. Ja ten konwerter tutaj spakowałem. O, w takie pudełko zapakowałem cały konwerter. Takie od jakiegoś tłumika, od separatora RF. FR. Dobra, pozdrawiam. Dzięki za obejrzenie. Bye.